Halo, 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 cześć, witam po przerwie, z tej strony Keep the Beat i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka trybu My Career z Rudym Magiciem w grze NBA 2K18. Jakiś czas temu mówiłem Wam, że jestem ogromnym fanem trybu Pro-Am, Pro-Am Walk-On, naprawdę bardzo przyjemnie się gra i tutaj właśnie widzicie troszkę highlightów z jakiegoś tam meczyku. To już ten mecz był nagrany naprawdę bardzo, bardzo dawno temu, teraz już te mecze wyglądają nawet nieco lepiej. Ale jak widzicie, są przechwyty, są bloki, są rzuty, jest kontratak, całkiem fajnie to wygląda. Gorąco polecam wszystkim, abyście sobie pyknęli właśnie ten tryb, bo nie dość, że tutaj można zarobić całkiem sporo punktów w VC jak za granie. Jeśli macie ocenę A+, to już Wam wpada 800 VC. Jeśli w dodatku wygracie, to zdobędziecie dodatkowe 300 VC. Mecze trwają 25 minut, więc to jest całkiem spoko opcja na zarabianie. Poza tym punkty do badge'y w trybie Pro-Am nabijają się szybciej niż gdybyście grali w parku czy w normalnym trybie kariery w meczach NBA, także no, po prostu polecam. Zanim przejdziemy do normalnego meczu NBA, bo to wiecie, jest tryb My Career, więc musimy grać mecze NBA offline, to najpierw zobaczcie, co tutaj się podziało w ogóle. Zgliczowała mi się gra, mogę sobie chodzić po całej hali, albo nawet poza halą. Zobaczcie, co się właśnie tutaj stało. Wyszedłem przez drzwi w próżnię. Tam nic nie ma, te ściany nie mają, to nie są ściany, to po prostu to jest wszystko jakieś takie niewidzialne, tam wszędzie jest czarna przestrzeń, co się w zasadzie dzieje? Dobra, wróćmy na halę, wszyscy zamarli, o patrzcie, nawet mogę wejść sobie teraz w trybuny, naprawdę, NBA 2K18, bardzo dopracowana gra, tak jest, poklaszczmy dla twórców, bo wydali pełnoprawny, dopracowany do końca produkt i za taki produkt trzeba płacić 250 zł. 2K! Brawa! Ale kończmy już tę szyderę. Jesteśmy na hali, za chwilę zagramy sobie mecz. Mamy scenkę z Bubu. I kolejna reklama, tym razem reklamujemy Yelpa. Za dużo tych reklam tu jest wciśniętych. Niby przypadkiem, ale tak jakoś, no te rozmowy nie brzmią zbyt realistycznie. Spójrzcie tylko na Rudego, jaki on jest piękny. Rękaw na lewej ręce, czerwona opaska. Wygląda jak taki nieco wyrośnięty Allen Iverson, prawda? Podanie no look pass do Dario Saricza. Dziękuję bardzo, mamy asystę. Dawaj piłę, mamy przechwyt, szybka kontra. Pyk i alley-oop do Bena Simonsa. Oh baby! Tak jest, nabijamy te punkty. Nabijamy punkty do Bedża Lob City Passer, bo te pasy alley-oopowe idą tragicznie w tej edycji. Więc każdy alley-oop jest na wagę złota. Utah wygrywa, ale nie na długo. Crossover, gość się zatrzymał gdzieś w oddali i wchodzimy pod kosz. Mamy faul, 2+1. 9 punktów w plecy, ale walczymy dalej. Pik. Dario Saric, dziękuję bardzo. I kolejny Eurostep. Rudy Iverson. Rudy Magic. Troszkę jak kurde Rudy Ginobili. Dawaj piłę. Przechwyt. Mamy przechwyt. I ciśniemy kolejny alley-oop. Ben Simmons. Uwielbiam grać z tym gościem. Serio, on łapie te alley-oopy jak szalony. Czas się kończy. Daj mi szybko piłę. On jest zimny. Dam sobie z nim radę. I pod koszem. Post move. Mamy punkty. Niestety nie udało się wygrać, ale tylko dlatego, bo mnie zrzucili z boiska na ostatnie 3 minuty. Kurczę, o jakim filmie on mówi? Ja też nie pamiętam tego tytułu. Ej, dajcie mi znać w komentarzach, o jakim filmie oni mówią. Kurczę, nie pamiętam, serio. Who is Bill Murray? Jak możesz nie wiedzieć, kim jest Bill Murray? No, that's Ochroniarz, idź sobie stąd. I ty nic nie wiesz. Po meczu dostałem wiadomość, że muszę podbić do mojego agenta. Nie, tylko nie ona. Idź sobie stąd, idź w pieprza i płatki na mleku. Ja nie chcę cię tutaj. To me, man. I ain't got nothing else to do, unless you want me to go in there, play some hardball.
Nie chcę, żebyś... Nie. Ja nie chcę, żebyś brała w ogóle jakikolwiek udział w rozmowach biznesowych. Nie. To nie pyknie. Musisz poczekać na zewnątrz, za szybą. Nie chcę cię tak. Brian likes to keep things real professional. Come and there's on. A reason why he's on payroll. You sure? Yeah, I'm sure. I'm a secret weapon. I can close the deal. I'll fill you in after, alright? Alright, holla at me. Stay up. Your company's roster's bonkers. DJ so hey, everybody. Excited. Sorry I'm late. Speak of the devil. The dzień dobry, dzień dobry. Co macie mi do zaoferowania? It's a long walk, man. Let's do this. Alright. So glad you took the time out to meet oh, no, with us. Thank you. I promise you it will be well worth it. Okay. Under Armour. Got a good feeling about it. Czyli Under Armour, spotkanie biznesowe. Co możecie mi dać? Ile będę dostawać VC? We already have some of the greatest up and coming athletes in the world on our team. Stephen Curry, right, just to right. throw one out there. Not to mention, we have MVP winners in baseball and football. Plus the very best in tennis and golf. Our brand is about creating product that will help you take your game as far as it can go. Right, well, how do we ensure that DJ remains a top priority at this company if he does sign? Because, you know, we don't want him to get lost in the shuffle of all the other faces. Totally, absolutely understandable. Look, at Under Armour, we know and embrace the fact that we work for you and not the other way around. See, I like that, I like DJ, that. DJ, we will do whatever it takes to make sure you feel like a top priority. Ooh. I don't know what our competitors are offering you, but on the cash side of our deal, I can guarantee you we're willing to go higher than any of them. Now, that's what I'm talking yeah, about. Whoa, my leg Sign fell asleep on the here. Dotted line. Yeah, right, now right. you want to understand that what he means to say is that we are looking at no, DJ się podjarał troszkę za szybko, a przecież musimy najpierw się dowiedzieć, co w zasadzie oni mogą nam dać, nie? I can send an offer over in the next few days. Yeah. Remember, you're getting paid to wear our gear both in NBA games and when you're just playing out on the streets. Dzięki, dajcie mi VC. Amazing. All right, well, we'll be in touch. Yeah. Have thank a great you for your day. Time. Nice to meet thank you, man. Thank you for your time. Hear from you. Yep, thank you. This is the one, Brian. It's the one. Po spotkaniu otrzymałem jeszcze później wiadomość od mojego agenta, nie wiem czemu nie powiedział mi w trakcie tej scenki, że mam podbić na Halle Pro M. Dość często przecież tam jestem, więc nie możemy iść jeszcze raz, nie? Joel Embiid, siemanko, co tam? Jak tam po ostatnim meczu? What's up, baby? First of all, it's the process. Yeah, alright, the process. I'm a huge fan, man. What's your name? Co? DJ. CJ? Embiid, ja gram z tobą w drużynie. Nah, man, it's DJ, man. Zdobywasz punkty dzięki moim asystom. What's that type of attitude? What you talking about? There's no attitude, baby. We both in the league, man. I look up to you, man. You know that's what I'm saying? That's good. Yeah. But you gotta earn that respect. Oh man, well you must have not seen my last game, cause I earned it, baby. You know what I'm saying? Where was it in college? No musiał widzieć, bo grał ze mną. Masakra. Kto tu ogarnia te scenki? To jest nierealne. It's official DJ. Check it out. I'll follow all kids. Jaki Embiid. Ale mi olał. I'm gonna catch you on the court. Skoro już byliśmy na tej hali, to zagrałem sobie jeden mecz pro-em z randomami kompletnymi. Patrzcie na te highlighty. Pyk. Dwutakt na kontakcie. Mamy to. Wpada. Jestem sam na trójce. Skorzystam z tego. Nie umiem rzucać za trzy, ale tym razem to wpadło. A mój zawodnik ma rating za trzy tragiczny, więc z takie rzeczy cieszą zawsze. Defense, pomagam w obronie i mamy przechwyt, oh baby! Dalekie podanie, będzie asysta, pyk, 13 punktów, 7 asyst. I co, już prawie po meczu, spójrzcie na te kozły, co to było, patrzcie na centra, się przeteleportował przy tej zasłonie. A w międzyczasie kolejna asysta, dzięki. A po tej gierce podbiłem do fryzjera, niekoniecznie po to, aby zmienić fryzurę, ale akurat się jakaś scenka pojawiła, więc zostańmy, posłuchajmy, co mają tutaj do powiedzenia. Oh, that's a good thing, right? That means more customers, baby. You think that, but they're just questions about you. Now we're tagged all over social media, and somehow Doc is answering all the questions about you. Look, I have to. I'm old school, you know that.
I treat customers like family. Right. Get out the chair. It's a star here. You don't see that? Traktuje klientów jak rodzinę, a później wypieprza ziomka z krzesła, bo przecież przyszła gwiazda NBA, prawda? And the universe spoke to me. Okay. What did it say? He said I should name a haircut after this young man. Well. Right. And it should be called. Called what? DJ Special. Fryzura ma się zwać DJ Special. Co to za tańce? And I can put turntables in the back of their heads, charging three extra more dollars. Okay. Matter of fact, hey, take a picture of us for the Grizzam. Okay. I got a fan page. Got a fan page. 86 followers. On ma fanpage, 86 fanów. No, znajoma cyfra. Pamiętam, też kiedyś tyle miałem. Listopad 2015. Dobra, skoro już tu jesteśmy, to musimy to zrobić. Czas zafarbować moje włosy na pomarańczowo. I mamy scenkę. Farbuj mnie, ziomek. Jestem w końcu rudy. Rudy Magic. Ready for this? Let's do it. I pyk, w końcu wyglądam jak człowiek. Tak jest, jestem przystojny. Man, look at that. Fans are gonna love this one, man. Dzięki, ziomek. Mam nadzieję, że to kosztowało tylko 100 BC, a nie więcej. Do zobaczenia później. Póki co idziemy do parku. Nawet się nie przebieram, w czerwonej koszuli gram. I zobaczcie, co tu się dzieje. Przechwyt! Przechwyt i flashy pass. Rzuć to, traf to. Pyk. Spójrzcie tylko na te highlighty z biura. Tak jest. I szybka kontra. Jestem tutaj, podaj. Ale jup! Oh baby! Rudy Magic wsadza. Co się stało? Podanie pod kosz, ale ja tutaj nie jestem za dobry pod koszem, szczególnie z takimi centrami. I... ale dobitka! Co tu się dzieje? Rudy Magic się wyskakał. Wszystko kwestia tych pomarańczowych włosów. I po co skaczesz? Odrzucamy, drive and kick. Asysta, dzięki. A wam jak tam w ogóle idzie granie w parku? Przepraszam, granie na playgroundzie. Bo mi jakoś tak fajnie, przyjemniej mi się gra. 100 razy lepiej niż w NBA 2K17. W szczególności jak gracie z jakimiś ziomkami, którzy ogarniają, macie jakiś tam kontakt na mikrofonie i w ogóle, no to już świetnie się gra. Wydaje mi się, że gra w parku i gra w Pro Emie z ziomkami, z bezpośrednim kontaktem głosowym, to jest chyba najlepsza i najprzyjemniejsza rzecz, jaka może się zdarzyć w ogóle w NBA 2K18. W tej grze jest tyle rzeczy, które tak strasznie frustrują, ale akurat gra w parku, gra w Pro Emie na mikrofonie, no przynajmniej dla mnie nie jest jedną z nich. To jest chyba najfajniejsza rzecz, najbardziej relaksująca rzecz, jaka może być w tej grze. Co to był za pas? Kontra, uwaga, pyk, pyk, pyk. I ładne podanie na trójeczkę, dziękuję. Dajcie mi znać w komentarzach, czy wam podobają się właśnie takie zestawy, takie pseudo mixtape'y różnych udanych akcji z parku. Czy chcecie widzieć takie rzeczy w serii z kariery? Czy może chcecie, żebym w ogóle skleił jakiegoś osobnego miksa z grą Rudego Magica? No chyba, że nie lubicie takich miksów, wolicie, żebym zamieścił cały mecz z parku, żebyście zobaczyli, jak w ogóle się poruszam na tym boisku, jak gram, co robię, jak podaję, jak rzucam. Sekcja komentarzy stoi przed wami otworem. Dajcie znać. Taki trochę dłuższy się ten odcinek zrobił, ale to wszystko przez to, że mamy te scenki filmowe. Teraz mamy kolejną na sali treningowej. Listen, I know you're not a numbers guy, but DJ's per possession numbers, his plus and minus, and the team's overall performance when he's on the court are sky high. You don't have to tell me. I know I'm not a numbers guy. And yes, I do know that DJ was a steal of a signing for us. Ooh, it looked like SK throwing some body in it. Hey, shh. Hey, you can hear me? Not with you yapping, bro. I got 20-20 here. Okay. Hey, wait. I thought that was for sight. Just pay attention. Tell coach DJ's on and off and net ratings. Tell me how to do my job. Look, I'm... Ale ten coach jest głąbem. Mamy typa od zaawansowanych statystyk, który ogarnia, a ten coach w ogóle nie, ja jestem trenerem, ja wiem lepiej. Stul mordę. Jaki skurczybyk. Ej, no w tym momencie nie lubiłem coacha, jest dupkiem strasznym. That requires psychology,
empathy, art, and a little bit of numbers. But we all know that numbers aren't everybody's life. Numbers don't lie. Plain and simple, DJ's our guy. DJ's time will come. That's all I can tell you for right now. So I told her. What up, coach? So I told her there's no way in a million Chammy, years. DJ, please, get some shots up. Sure thing, coach. We're on it. Dobra, trochę VC wpadło, więc chyba czas znowu nieco ulepszyć Rudego Magica. Zgodnie z ograniczeniami, jakie tutaj mam w tych bloczkach, to w sumie i tak wymaksujemy mu półdyszkę, trójeczkę, dribbling, podania, szybkość. Damy mu też siłę na maksa. Poprawimy też nieco przyspieszenie oraz staminę. 28,5 tysięcy VC i overall podskoczy mi o... jeden punkt. Szaleństwo. To co, kończymy na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Tradycyjnie zachęcam do zalajkowania tego materiału, do subskrypcji, jeśli jesteście tutaj nowi. Ja jestem Keep The Beat, to jest kanał o koszykówce. Robimy materiały o koszykówce, o NBA, o grach koszykarskich, NBA 2K18. Na sam koniec jeszcze tutaj otrzymałem wiadomości tekstowe od Joela Embida. A także w końcu otrzymałem notkę na temat mojego kontraktu z firmą Under Armour. Więc może w końcu zacznę zarabiać jakieś VC gratisowe za rozgrywanie meczy na Playgroundzie lub po prostu meczów NBA. I tak, meczy i meczów to obie formy są poprawne, od razu mówię, lekcja polskiego 2017, tak na dziś. No, ja jestem Keep The Beat i do zobaczenia następnym razem, bo kariera oczywiście się nie skończyła, ta kariera będzie trwać. Trzymajcie się wszyscy i na razie. Cześć!